Słuchanina o powstańców warszawskich, numer 66. Jak widzicie, jesteśmy dzisiaj, mamy niedzielę. Niedziela, proszę Państwa, tutaj no pokazuję te tereny, gdzie jeszcze nie pokazywałem, bo nie wszyscy znają te okolice. To jest ulica Powstańców Warszawskich, która prowadzi od szpitala dawnego kolejowego. No teraz to jest już spółka Kopernikus. Tutaj, proszę Państwa, ładnie tak zrobione linami otoczone takimi cumowniczymi, nie? To są takie cumownicze liny i tu sobie rosną kwiatki ładne. Tu mamy stację Lotos. Z tyłu Lotos, no, paliwową. Tam mamy Biedronę. A tu, proszę Panią, co my tu mamy, proszę Panią, tutaj? Proszę Panią, halo. Pani powie, co my tu mamy za osiedle na dole. Ja jestem nie tutejsza. A Pani skąd się tu wzięła, proszę Panią, co Pani tu robi? Ja tu jestem na spacerze. Spaceruje Pani? Tak. Aha, to idziemy spacerować razem. Może razem pospacerujemy. Tutaj takie schody są, nawet z podjazdem dla wózków dziecięcych. O. Z dołu do góry można i z góry na dół. No z dołu do góry to ciężko pchać taki wózek, taki kawał tą ścieżką, tymi schudami. I proszę bardzo, i tutaj są ulice takie do góry, o. To jest ulica z dołu do góry, jak ona się nazywa, zaraz się dowiemy. Bo to jesteś na takich terenach Gdańska, gdzie nie wszyscy znają te tereny. No ja tu już kiedyś chodziłem, bo szukałem sklepu jednego, ale go nie było. No. Tu mamy jeszcze drzewko owocowe, jabłka jeszcze są. Chociaż dzisiaj, proszę Państwa, to już jest jesień, ale złota polska jesień, ale jabłka wiszą. Widzicie, tu można sobie przyjść na jabłka i kompot ugotować. O. O. I proszę Państwa, siedzimy, siedlce. Więc byliśmy na Słuchaninie, u góry jest Słuchanino, a tutaj niżej jeszcze są siedlce. Jest taki plakat. Zaraz się dowiemy, co to za siedlce. Więc tu już jesteśmy na siedlcach. Zeszliśmy po schodach na dół, Słuchanina na siedlce. Jak to było? Prosto i niedaleko. A siedlce to jest tutaj. Proszę Państwa, dawne siedlce wyglądały tak. No. To się właśnie dawne siedlce podzielone były na kilka części, posiadających swoje własne, odrębne nazwy. Więc wspinająca się w stronę dzisiejszego Słuchanina ulica Skarpowa była wielkim jarem. Odróżniało od mojego jaru, odróżniało ją Czołkowskiego. Istniejąca zabudowa w znacznej mierze powstała w latach 20. XX wieku. No, z tego okresu pochodzi ulica Ojcowska z ciekawym rozwiązaniem architektonicznym, powstanie przy niej domów. Nowe lokale zasiadali przedstawiciele różnych warstw społecznych i zawodów, m.in. urzędnicy podatkowi, pocztowcy, czy też zwykli robotnicy. Ostatnia wojna łagodnie obeszła się z tutejszą okolicą, pomimo bliskości centrum Gdańska. Obszar ten zachował swój mało miasteczkowy charakter. O, tak to wygląda. Ulica Kartuska, tu jest niedaleko, na dole, czyli zabudowa dwudziestowieczna. Herb Siedlec wygląda tak, proszę Państwa. Ja tu zaraz pokażę, zrobię zbliżenie. O, to jest herb Siedlec, taki byk z rogami, czy krowa, nie wiem. Z kapeluszem jeszcze nad drogami. Historyczny herb Siedlec. Tak to wyglądało. Jeszcze zrobimy zdjęcie. O. No i tu idziemy. Tu jest zabudowa dwudziestowieczna, jak tu pisało. I tędy się idzie tutaj, jak to mówili, po siedlcach. To dwudziestowieczne osiedle. Czyli to można powiedzieć na początku XX wieku takie domy zbudowano. Domy takie tutaj ładne, szeregowo postawione. Tutaj takie jednorodzinne, można powiedzieć. Garaż też mają. I to jest ta ulica właśnie Skarpowa bodajże. Czyli na Skarpu. Numer 128 w oknie wisi. Tutaj mamy jakiś garaż ukryty. O, i ogród. A tu, proszę Państwa, 126 jest numer. Normalnie już nie w oknie. No ulica, tak jak mówiłem, Skarpowa. Zgadza się, 99 to jest numer. I tędy się schodzi
do Siedlec, do Kacuckiej Siedlce. Czyli tam są, tu są górne Siedlce, tam są dolne Siedlce i tak to wygląda. Wąska uliczka, spadzista dość, skarpowa. No jakby nie mówiąc, na skarpie leżymy pewnie. Tutaj mamy latarkę. Gdyby zabrakło prądu, to mają latarnie. Są już ludzie przygotowani na te lockdowny bez prądu. No, zapowiadane zresztą 122 numer. No, skarpowa jest dość stroma, trzeba uważać jak się idzie, bo chodniki też są trochę wyboiste już. Trochę na tej skarpie. Tutaj trochę pokrzywione jest, nie? No, kanapy też mają. Tak zwane. No i ogródki z tyłu są ładne. Z altanami. Także no, taka spokojna, cicha uliczka gdańska. Tutaj widać, że samochodów mają dużo. Wiele samochodów stoi pod domami. No i oto oszczędzają bogaci. No też się opłaci. Tam jakieś koła widzę. O. Tutaj stoi też samochód. Numer 91, numer 118. Widzę, proszę Państwa, dochodzimy do końca tej skarpowej, jeszcze daleko. Obiekt chroniony. O, tam ładnie urządzone te ogródki są, też i schody mają. Proszę bardzo, do góry ogród prowadzi całkiem, całkiem dość wysoko. Są ogrody działkowe, altany. Są też i ogrody. Numer 116 tu jest. Trochę inny kolor ma niż wszystkie, trochę wyblakną pewnie od słońca. O, jaki kotek ładny. Uciekł. Uciekł kotek. Straszył się kamery. Nie chciał pozować do kamery, uciekł. Tu mamy ładne drzewko. Można będzie na tej choince bombki powiesić. Tu dużo większe choinki są. Proszę bardzo. No ładne, spokojna dzielnica. Ładne małe domki. Skarpowa, no. Ruchu dużego nie ma, bo wiadomo, to raczej siedzą, leżą i odpoczywają, bo dzisiaj niedziela. 27 listopad jest. No. I tak to wygląda dzisiaj. 83 numer mamy. Tu jakaś ruda wychodzi podwójna. Pewnie jakaś wentylacja albo odprowadzenie gazu. Spalin od gazu. Coś tam jest. No, jakieś takie jakieś. Tu mamy kibela. Chyba już nie będą potrzebne takie kibele. Mają inne. Cały czas jesteśmy na ulicy Skarpowej. Dość długa ta ulica, jak widać, z góry na dół prowadzi, z dołu do góry też. Tutaj trochę tynk pospadał z tego budynku. Drzwi takie też, jakby to nie zamieszkałe było. Wygląda na to. Dobra, idziemy dalej. To tu ładnie zrobili, elewację. Ładnie zrobili. I rower stoi, o. Jaki rower stoi. Typowy rower. Ogrodowy. ...98 numer, proszę bardzo. Też jest numer 98. No tutaj ładnie domki pomalowane na różne kolory. Czyli dość ładnie ta skarpowa się prezentuje. Jakby tu nie patrzeć, ogrody są, w środku są ogródki. Można sobie usiąść, kawę wypić, to samochodów też dużo stoi pod blokiem. No i dochodzimy do już numera spada, 65-68. Aż do ulicy Kartuskiej dojdziemy. To pewne.
No tutaj już jakieś duże budynki stoją. Może jakaś szkoła. Albo też mieszkalne, nie wiadomo. Samochód taki opancerzony, czarny. I tutaj spacerujemy sobie ulicą Skarpową. Tu już bardziej stare takie budynki z cegły. Trochę poobijane. Tynki spadają. No ale dach zrobiony. Numer 55. O. I tutaj coś jest, jakaś oznakowanie. O, schody są. To są jakieś schody do góry. Tędy można. Idziemy do góry? Idziemy. Po schodach. No, już jesteśmy na prawie końcu Skarpowej. Jeszcze nie widać końca, bo dopiero 46. Ale my skierujemy się tutaj po schodach do góry, bo tak daleko zeszliśmy już na dół. No. No i tutaj pisze, że Gdańsk zmodernizowaliśmy schody. O, schody zmodernizowane. Więc zapraszamy na schody w październiku 2019 roku. Za 300 tysięcy zmodernizowano. Także zapraszamy na ulicę Skarpową, na spacery. Dziękuję, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński i... Kto? I Sylwia Prozerbina. Czerwony korsarz, ahoj.